Elektronki na podstawie własnego uznania są niedozwolone. Będzie specjalne posiedzenie Sejmowej Komisji Infrastruktury w związku z zamieszaniem podczas wprowadzenia przez kolej nowego rozkładu jazdy. Od kilkunastu godzin trwa dramat kierowców na drodze krajowej nr 11. Obfite opady śniegu sparaliżowały ruch w zachodniopomorskim. Po południe w okolicach miejscowości Tymień i Ustronie Morskie drogi zablokowały ciężarówki. W 40-kilometrowym korku utknęły rodziny z dziećmi. Według starosty Kołobrzeskiego do oczyszczenia ze śniegu został jeszcze 8-kilometrowy odcinek krajowej 11. Droga jest udrażniana z dwóch kierunków, od Kołobrzegu i od Koszalina. Dla czekających na uwolnienie spod śniegu kierowców uruchomiono punkty z ciepłą herbatą i kanapkami w szkołach w miejscowości Tymień, Dygowo oraz Ustronie Morskie. Nieprzejezdna dla samochodów ciężarowych i kierów jest droga krajowa nr 3 na odcinku Piechłowice, Szklarska, Poręba, Jakuszyca. W tym rejonie również bardzo mocno pada śnieg i wieje silny wiatr. Fakty non-stop. Tylko na www.element24.pl. Będzie specjalne posiedzenie Sejmowej Komisji Infrastruktury w związku z zamieszaniem podczas prowadzenia przez koleje nowego rozkładu jazdy pociągów. Posłowie chcą na to posiedzenie zaprosić szefów spółek kolejowych, a także ministra infrastruktury. Karton odpad słoniczy, nie? Gdzie? Co? Jak? Gdzie? Co w domu leży? Na chodniku. Biją takie dziury, bydą, człowieku. No, bydą, bydą. Kurwa, ale mnie tu śligą w tym śniegu. Mi się wydaje najgorzej do ujścia dojechać, dalej już będzie lepiej. Chyba. Na jedną z drugiej, na długi jedzie, nie? Na halogena.
mało działało, ta maść taką, nie?